Bonjour mes amis, jak widzieliście na zewnątrz już się zrobiła piękna pogoda. A możemy powiedzieć, że sezon grillowy jest rozpoczęty. W związku z tym dzisiaj będzie odcinek bardziej gadany i będziemy rozmawiać, jak poprawnie grillować na grill węglowy. Oglądacie dalej. Numer 1. Pamiętacie, że zawsze wasz grill, wcześniej niż jak rozpalicie go, musi być po prostu zakryty od wiatru i musi być stabilny. To jest bardzo, bardzo istotne, żeby to robić właśnie przed tym, jak jest gorące. I to jest pierwsza bardzo ważna wskazówka. Druga wskazówka. Musicie przygotować żar. Pamiętajmy, że nigdy nie grillujemy na ogniu bezpośrednim, tylko na żarze. Musicie brać pod uwagę, że około między 45 minut do godziny wcześniej niż jak zaczynacie grillować, musicie przygotować właśnie żar. Pamiętajmy, że nie grillujemy właśnie jak jest ogień i nie grillujemy dopóki że briket jest jeszcze czarny. Musi być po prostu rozpalony i musi być po prostu bardzo gorący. Trzecia wskazówka. Jeśli jesteście na wsi i nie macie dostęp do brykietu, to po prostu możecie rozpalać właśnie na podstawie drewna. Tylko bardzo ważne jest zapamiętać, nigdy nie używamy drewna, który ma bardzo dużo żywicy, który ma dużo wilgoci. Czyli nie grillujemy nigdy na iglastego grzewa, bo po prostu jest to niesmaczne. Czwarta wskazówka. Pamiętajcie, że musicie dostrzegać właśnie normy BHP, tak będziemy to nazywać, czyli nigdy nie rozpalamy właśnie barbecue z pomocą na przykład benzyny lub alkoholu. Lepiej jest kupować takie specjalne nakładki lub zwijać gazetę i dodawać po prostu do drewna. Nie używaj po prostu alkoholu. Kolejna wskazówka. Pamiętaj o tym, że są dwie podstawowe metody grillowania. Mamy metodę grillowania bezpośrednią i pośrednią. Bezpośrednia jest ta najbardziej uznana, najbardziej znana na całym świecie. Jest po prostu, że żar mamy równomierny wszędzie pod naszą kratę, pod naszym składnikiem, który grillujemy. To są docelowo krótkie grillowanie. 2, 3, 4 minuty z każdej strony maksymalne. Jeśli byś na przykład chciał zgrillować całą polędwicą wołową albo całego schabu, jeśli go dodajesz na metodę grillowania bezpośrednia, to po prostu on się spali z zewnątrz i w środku będzie surowy. W związku z tym do dużej kawałki mięsa lub do dużej ryby robimy tak, że ten żar dodajemy po boku właśnie naszego grilla i na sam środek dodajemy taką tackę aluminiową. Wtedy położymy właśnie nasz duży kawałek mięsa na wierzchu właśnie od nasz pojemnik aluminiowy i jak przykrywamy, tą temperaturę pójdzie z boku do góry, uderza o pokrywkę, idzie do dołu i mamy taki piec konwekcyjny. To znaczy, że temperatura będzie się krążyła naokoło właśnie ten duży schab. To daje Ci pewności, że będziesz miał po prostu mięso soczyste w środku, niespalone z zewnątrz i bardzo delikatne. Pamiętaj, już to mówiłem w drugiej kazówce, że zaczynamy grillować dopiero jak mamy dobrze rozgrzane właśnie kraty od grilla. Nie może być składnik za blisko też właśnie żaru, dlatego że możesz się przepalać. Jeśli będziesz grillował na przykład mięso, które jest dosyć tłuste, możesz wtedy przygotować jedną butelkę, która jest wypełniona zwykłą wodą, dodajesz jedną dżurkę w korku i delikatnie zgasz właśnie jak płomień się pojawia. No dobrze, kolejna wskazówka. Pamiętaj o tym, że jak kończysz grillować, to od razu musisz umyć twojego grilla, jak jeszcze on jest gorący. Najlepiej jest po prostu używać na przykład druczany taką szczoteczkę. Jak krata jest bardzo gorąca, to musisz to umyć wcześniej niż on po prostu będzie zimny. Dlatego, że jeśli to zostawisz, a krata się zrobi zimna, to po prostu to się bardzo mocno klei na kratę i będzie trudniej właśnie później umyć grilla. Oczywiście zrobisz to, ale wiele łatwiej będzie, jak krata będzie gorąca. Kolejna rzecz bardzo ważna, to jest właśnie widzisz, że mamy dwie sposoby na marynowania składnik docelowo do grillowania. Możemy go marynować na sucho, albo możemy go marynować na mokro. Marynowanie na sucho chodzi o to, że będziesz używał przyprawy suche, albo będziesz używać suszonych żół. To są marynaty, które naprawdę wymagają
krótki czas właśnie marynowania. To też najczęściej, jak mamy marynatą suchą, robimy krótkie grillowania, dlatego że ona może po prostu się przypalać. Mokra marynata się składa albo z oliwą, albo z jakiś sok owocowy, albo z jakiejś citrusy, świeże grzyby posiekane i wtedy ten składnik marynuje się wiele, wiele dłużej niż właśnie w marynatą suchą. Jak chodzi teraz o mięsa, które można grillować, to wybierz po prostu mięso, które są mało tłuste. Polecam Ci używać wołowinę na przykład, piersi z kurczaka, z indyka. Oczywiście dobrego magrek, czyli pierś z kaczki na grilla będzie też idealny. Pamiętaj o tym, że też warto grillować ryby, owoców morza, na przykład ośmiornica będzie idealny z grilla. Jak chodzi o te wszystkie warzywa do grilla, które się nadają, to jest na przykład cukinia, papryka, bakłażan, pieczarki. Może zawsze troszeczkę je namocić w środku oliwą z oliwek z odrobinem właśnie suszonych żół. Najlepiej jest też mieć na przykład opakowanie żół prowansalskie. Żół prowansalskie naprawdę to jest taka mieszanina żół, który super się komponuje do każdych mięsa i ryby. Pamiętaj, że można też zrobić pyszny deser właśnie na grillu. Ja uwielbiam brać po prostu zwykły banan, nie obieram go ze skóry. Nawet jak on jest taki troszeczkę jeszcze zielonkawy, czyli zawiera dużo krokmalu, wkładam go na grilla i dopóki się on nie jest czarny, spalony, to go zostawiam na grilla. Wtedy to cały ten cukier, ten krokmal się zamienia właśnie w cukru i po prostu robi się taki miękawy. Otwieram go delikatnie, wyginam go, otwiera się tą skórkę z banana i mam taki topiony banan. Do tego możesz zrobić taki bardzo fajny sos, na przykład sokiem pomarańczowy, cukru i troszeczkę jeszcze na przykład przyprawy do piernika. Czyli banan idealny na grilla, ale też super jest na przykład grillować kawałek ananasa, który możesz delikatnie przecierać na przykład proszkiem z kopru włoskiego, troszeczkę alkoholu na to i na grilla. Oczywiście jak ktoś grilluje na co dzień, to się nic nowego nie dowiedział dzisiaj, ale pamiętajcie, że są bardzo dużo tutaj u mnie na kanale laików, którzy dopiero zaczynają właśnie mieć przygodę w kuchni i w grillowania. Pamiętajcie, że jestem do Waszej dyspozycji. Mam nadzieję, że ten film Wam się przyda, jeśli jesteście początkujący właśnie w grillowania. Możecie mi napisać właśnie w komentarzu, co byście potrzebowali ode mnie, co ja mogę przygotować, czy to będą właśnie takie film bardziej teoretyczny, czy jakiś prosty przepis na grilla. Tymczasem życzę Ci miłego gotowania, dużo, dużo zdrówka i do zobaczenia. Trzymaj się. Inne rozmowy ze mną kliknij tu!